poprzednim odcinku mówiłem o mechanizmie iluzji zaprzeczania. To niezły mechanizm powodujący absolutnie zakrzywioną rzeczywistość. Rzeczywistość taką, w której nic nie muszę, bo nic nie jest prawdą. Drugim takim zakrzywiaczem rzeczywistości, tylko już na trochę innym poziomie, na poziomie takim mentalnym, czyli emocjonalnym, jest mechanizm, on się nazywa nałogowego regulowania uczuć, ale to jest nie bardzo fortunna nazwa i bardzo często ona ludzi jest w stanie przekonać o tym, ej, mnie to nie dotyczy, nie? Bo ja nie jestem nałogowcem, ja nie mam nałogu. Nie musisz mieć nałogu, żeby w sposób kompulsywno-obsesyjny dążyć do zmiany swojego stanu emocjonalnego, czyli tego, co masz do czucia na tu i teraz. Co jest z tymi uczuciami? Z uczuciami jest problem. Z uczuciami jest problem, bo trzeba je czuć. I to jest problem największy. Dlatego bardzo często funkcjonuje coś takiego, taki termin. Nie radzę sobie z tym czy z innym uczuciem, gdyż albowiem go czuję. Jakbyście chcieli sobie włączyć 7 uczuć, albo film pana Koterskiego, ukłony tutaj dla twórcy, albo podcasty 7 uczuć w psychoterapii, które ja popełniłem na naszym kanale YouTube, tam są, tam jak sobie je tam znajdziecie, to tam będzie 7 najtrudniejszych uczuć do przeżywania, ale ja myślę, że one właśnie są podstawą. Ale ludzie, którzy przychodzą do psychoterapii, mówią, nie radzę sobie z uczuciem, nie radzę sobie z poczuciem winy, nie radzę sobie ze złością, ze wstydem, z lękiem sobie nie radzę, z osamotnieniem sobie nie radzę, no bo to czuję. Nie? Oni mają takie coś. Ja też miałem to przecież, nie? Że nie radzę sobie, bo czuję. Nie radzę sobie ze złością, bo wybucham złością. Nie radzę sobie z osamotnieniem, bo zapadam się w osamotnienie. Nie radzę sobie z poczuciem winy, bo mam poczucie winy. No i to jest problem. A nie chcę mieć poczucia winy, nie chcę mieć wstydu, nie chcę czuć złości, nie chcę czuć lęku, więc kombinuję, włączam takie sposoby, które natychmiastowo zmieniłyby to moje odczuwanie na nieodczuwanie. Najbardziej bym chciał nie czuć, ale mam też takie wybrane uczucia, wydaje mi się, że mam. To nie jest tak, że mam. Mnie się wydaje, że mam. Wydaje mi się, bo te mechanizmy zakrzywiania rzeczywistości, one powodują, że ja coś innego czuję, coś innego mówię, że czuję, coś innego myślę, że czuję, a jeszcze coś innego okazuje. Absolutnie schizofreniczne akcje to są. Tak? Ja co innego robię, co innego mówię, że robię, a co innego jeszcze myślę, że robię. A ludzie patrzą i mówią, ej, ale ty robisz coś zupełnie innego. Nie? Wiecie, to jest kompletnie, kompletne zagubienie. I z tymi uczuciami też jest tak. Ja sobie myślę, że z takim na przykład uczuciem radość, to ja sobie radzę. Ale jak naprawdę sobie radzisz z uczuciem radość? Moja radość to często trwała 2 tygodnie i kończyła się na oddziale intensywnej terapii, bo przez te 2 tygodnie używałem substancji psychoaktywnych. Ja się tak radowałem. Radowałem się tak, że albo ja lądowałem na dołku, albo ktoś lądował w szpitalu, a ja z przerażeniem zastanawiałem się rano nad tym, o kurka, gdzie ja byłem, co ja robiłem. Sąsiad patrzył na mnie dziwnie i za 3 dni była policja w domu, bo się okazało, że to była niezła libacja. Ja się tak radowałem. Dziś jak się raduję? Czy ja się raduję w ogóle? Czy ja się cieszę? Czy raczej jest to głupawka odrealniająca, nie? Głupawka odreagowująca. Bardzo trudne inne uczucia i emocje, o których nie mam zielonego pojęcia, co czuję, bo nic nie wiem o tej sferze emocjonalnej. Dlatego w całym tym mechanizmie przymusowego regulowania uczuć chodzi o osiągnięcie ulgi. Ulgi, czyli ulga, którą sobie wyobrażam jako nieczucie wszystkich trudnych uczuć i emocji. Bo uczucia oczywiście wszyscy wiemy, co to jest. I emocje także, ale jeszcze przypomnę, że emocja to jest uczucie połączone z pewną reakcją organizmu. Nie? Czyli jak się boję, to mam
zimne ręce, trzęsę się, pocę się, nie, jak się wstydzę, to pąsowieję. To jest ten poziom emocjonalny, a uczucia to są takie, takie proste, jak strach, jak lęk. Po prostu je odczuwam, są mi dane, jak wszystkie inne uczucia. I kiedy uruchamiam ten mechanizm nałogowego regulowania uczuć, przymusowego regulowania uczuć, to on cały dąży do płata czołowego, w którym jest ośrodek nagrody i ja chcę ulgę. I jak ja wykombinuję sobie taką dróżkę na skróty do uczucia ulgi, to wszystko moje dalej w rozwoju, w pracy, w zmianie będzie próbowało dążyć tą dróżką na skróty. Sposobem na to jest dziennik uczuć. Nie? To jest takie fantastyczne narzędzie, które funkcjonuje od wielu, wielu lat. Znajdziecie je też tam, obok mnie jest aplikacja Anioł Stróża. Kiedyś o niej opowiem więcej. To jedna z pierwszych, a może pierwsza aplikacja tego typu w naszym kraju. I tam też są uczucia, tam też jest o tym, tam też jest dziennik uczuć. I na stronie Anioł Stróż też jest dziennik uczuć. I jak przyjedziecie do Dom Rehab, też będziecie mieli dziennik uczuć. Bo jak nie dowiesz się, co czujesz, to nie będziesz wiedział, co masz z tym zrobić. I że jak czujesz, to jest super. Doczuj to do końca i przekonaj siebie samego, że nie musisz zrobić nic głupiego. Nie musisz brać narkotyków tylko z tego powodu, że coś czujesz i to jest bardzo trudne do doczucia. Doczuj wszystko do końca i będzie okej. Pozdrawiam. Robert Banasiewicz.